Jacek Walkiewicz. Po raz pierwszy w Białej Podlaskiej? Po raz pierwszy. Życie to taki stół, szwedzki stół, z którego warto czerpać? Tak, smakować, delektować się. Czasami po prostu zjeść normalny obiad, ale czasami powgryzać się w nieznane potrawy. Życie należy przeżyć, po prostu. Doświadczyć. O właśnie. Tak. Mamy z tym problem? Mamy. Myślę, że nikt nas tego nie nauczył. Nie lubimy mówić o swoich wspomnieniach, przeżywać je jeszcze raz, wracać do nich. To wymaga takiej przestrzeni, w której ludzie nas słuchają, my mówimy, oni mówią, my ich słuchamy. No, gdzieś mamy chyba z tym trochę problemu. W czym tkwi nasza moc, ta Pana moc w dzisiejszych czasach? W czym powinniśmy ją odnajdywać? No, myślę, że w gotowości do ryzykowania, do wychodzenia poza to, co znane, co lubiane, co bezpieczne. Tak? Czyli w takim robieniu kroku przed siebie każdego dnia w różnych sferach, obszarach zawodowych, osobistych, pasjach, marzeniach. I na koniec, warto mieć marzenia? Oczywiście, że warto i warto też trochę je realizować. I jeszcze na koniec, jak to było z tymi trzema królami, z tym świętem? Z trzema królami było tak, że szef mnie chciał zwolnić, a żona zwróciła uwagę, że to jest absolutnie nie do przyjęcia, że robi to wszechkróli. Samo zwolnienie nie było dla niej czymś dramatycznym. Czegoś Panu życzyć? Zdrowia, i pasji, i marzeń. To Wasz pomysł, Pana Prezesa. Wymieńmy Pana Prezesa. Tak, tak. Tak, jest to pomysł Pana Prezesa Tadeusza Kociuka. Tak jak powiedział tutaj na wstępie dzisiejszego wykładu, że chciał coś przekazać jakby młodym pokoleniom, braci studenckiej, ze swoich doświadczeń, ale też jednocześnie ustami osób, które mają coś do powiedzenia w sprawie mądrości życiowej, w sprawie jakby nauk o życiu, tak, dokładnie. Także zdecydowaliśmy się, żeby taki wykład zorganizować. I zdecydowaliśmy się tutaj na Jacka Walkiewicza, ponieważ no, jakby wpłynął trochę na nasze życia prywatne, bo każdy z nas zgodził się, że po obejrzeniu gdzieś tam na YouTubie jego wykładów, no gdzieś tam coś się zmieniło w życiu i przynajmniej sposób myślenia, więc chcieliśmy coś takiego tutaj zafundować, że tak powiem, studentom, przedsiębiorcom w Białej Podlaskiej, żeby na żywo mogli doświadczyć tej energii, którą Pan Jacek, myślę, że doskonale tutaj przekazuje. Ja to ubiorę w jedno słowo, oczywiście to nie będzie takie proste, ale to nie chodzi właśnie o optymizm, bądźmy optymistami, wierzmy w swoje marzenia, miejmy te marzenia. Jasne, jasne, oczywiście. Tak jak tutaj Pan Jacek też wspominał, warto doświadczać tego życia, warto podchodzić odważnie do wyzwań, do spraw, które gdzieś tam nas otaczają, szczególnie w tych trudnych czasach. Tej odwagi trzeba mieć w sobie bardzo dużo i mamy nadzieję, że to spotkanie oraz kilka kolejnych spotkań, które gdzieś tam planujemy, bo już... Pan Prezes mówił, że pomysł na tyle ciekawy sprawdził się, że być może co miesiąc kolejna ciekawa osobistość. Tak, tak, tak. Myślę, że w tym roku akademickim na pewno jeszcze przynajmniej jedno takie spotkanie będzie, ale od jesieni to już chcemy regularnie coś takiego organizować we współpracy. Tutaj jest świetnej współpracy, dodam, z Akademią Bialską, także również z naszymi partnerami. Także bardzo się cieszymy z tej frekwencji, która tutaj była. Z żywej dyskusji, w licznych pytań. Mamy nadzieję, że kolejne wykłady również będą w tej samym tonie i z takim samym entuzjazmem ze strony widowni się spotkają.